radio, Radio Regatena w Okolicita Ekstra, 6 maja 2015 roku. Wracam z Mazowieckiej, z domu artysty plastyka, święto Moherowych. Dzisiaj ten Grzegorz Braun święci triumfy, bo widzę, że było też spotkanie, proszę Państwa, w bibliotece rolniczej, ale że jakoś tak biednie przy tym, proszę Państwa, ciasteczku, przy kawie, no bo, przepraszam bardzo, jeżeli on jako wyznawca papieża Matki Boskiej Ostrogami Częstochowskiej, swej rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, to też nie powinny się upijać, a przynajmniej może daje wzór, prawda? No, także Janek Witek mówi, że on jako Żyd, Żydów ochrzania, Żydów opieprza, potem, żeby ich bronić. No to przecież właśnie Janek Witek, Maciej Jan Witek mówi, że dlatego tych Żydów wygonili z Polski w roku 68, po to, żeby oni zaczęli tą Polską rządzić, lasy, pola posprzedawać, tak żeby cyganom, że do dziadogany katolickie stołecznego miasta Warszawy mieszkały na ulicach i pety ze śmietników zbierały. Biblii nie czytały, bo dziad katolicki Biblii czytać nie będzie, znać nie będzie. Kiedyś my jako misjonarze Świadków Jehowy, mormonów tu nie ma, ewangelików ani prawosławnych, zaznaczam, gdy Biblia w śmietniku, gdybyśmy pod Suwałkami, tutaj w Polsce, katolickiej Polsce, a to okazało się, że dziadek z babką chciał nas wysłuchać jako Świadków Jehowy, bo powiedzieli dziadek z babką, katolicy szczerze, myślalnie, że nigdy jeszcze ze Świadkami Jehowy nie rozmawiali. No to więc właśnie dlatego chcieli z nami porozmawiać, gdy nasza grupa Świadków Jehowy już odeszła, bo to było godzinę 15 minut, ale żeśmy się potem spotkali jako spóźnieni, proszę Państwa, chodząc od wsi do wsi, przeżyli dziś Jehowy słowo treść. Także proszę Państwa, jakieś dziewczynki kamieniami rzucały.